boisku numer 1. Idę na boisko numer 2, gdzie jest jakiś rzut wolny, sędzia cofa mur. Ma przygotowane strój dzisiaj, więc ma zaraz. A być może też sprawdzi się. Zawodnicy Anglii trochę się pogubili, ale bramkarz wyjaśnia, bramkarka, przepraszam, wyjaśnia sytuację. Przeszli do kontrataku. Do sprawy i chciał tam gdzieś ten rekord podnieść, powiedziałbym, że 251 punktów. To jest dzisiaj gdzieś miejsce. Bardzo dobry rezultat. Bardzo dobry i nie wiem, czy nie dają to miejsca nawet na pierwszej trójce. Za chwilę to sprawdzimy. Ale powiem więcej. Już raz za nim podążał dyrektor do spraw administracji i logistyki. Czy to zadaje Andrzej Zalewa i znowu 10 punktów więcej. Rzut wolny. To może być najlepszy wynik dzisiaj. Nie tylko Portugalczycy nie przebierają w środkach. Ale ktoś nam w trybuny umiejętnie słyszy do pingu Portugalia, Portugalia, czy Włochy, Włochy. Nic nie słychać. Brawo, interwencja dla bramkarza, nie słyszę braw! Wszyscy siedzimy, nie reagujemy, nie jesteśmy na pogrzebie. Jest trzecia bramka! Brawo dla zespołu Włoch. Jaki wynik, panie sędzio? Wynik jest bardzo wysoki, najważniejsza jest ilość bramek. Myślałem, że jest 0-0. Czwarta bramka idzie na boisko, gdzie wygrają młodsze roczniki. Tutaj Anglia z Hiszpanią. Możesz teraz zrobić coś innego, tak? Anglicy bronią. Ja was wszystkich absolutnie zachęcam, abyście nie dowolili na tej wytężności. Zarówno jak i Anglicy, jak i Hiszpańscy, tak właśnie podpali. Trzeba wejść te drugie, bo to my tak pojedzie. Drodzy Państwo, na drugie zapowiedzią prowadzę kolejną szansę. Wysoka Wibor na wiadę, proszę Cię o pasję do pomocy, proszę Cię o wypowiedzenie tego skoku jeszcze samochodu. Drogę na drugie, to nasz nasz. Cztery, może być nawet pięć, wiesz? Już? Piękny rajd zawodnika. Czy chcesz jeszcze coś?